No i przed nami obiecany test Rutusa Ultimy. Tu przebiegała kiedyś stara droga, od wielu lat ścięto pierwszy raz trawę. Jestem na Rżysku. Biorę Ultimę, będę chodził w trybie mieszanym, w trybie dynamicznym. Spróbuję użyć tego pitchu, to nie jest multiton, jak mówiłem w poprzednich filmach. To jest bardziej modulacja dźwięku niż wielotonowość. To jest najtańszy wykrywacz na rynku z takich cyfrowych urządzeń tak naprawdę, albo jeden z tańszych. 1600 zł kosztuje ponad, na stronie Rutusa jest finalna cena. Zobaczymy, jak ta nowa Ultima będzie się w tym terenie sprawiała. Czy to urządzenie rzeczywiście jest łatwe w obsłudze, jak mówiłem w poprzednich odcinkach, ono się różni od Altera czy od Argo tym, że jest zdecydowanie uproszczone, pozbyto się pewnych filtrów. Jest to dobre dla nowego użytkownika, będzie to gorsze zdecydowanie dla osób, które już znają sprzęt, więc ja myślę, że to jest taki typowy sprzęt startowy dla kogoś, kto nie miał nic wspólnego z wykrywaczami na początku. Chciałby zacząć przygodę albo miał jakieś prostsze urządzenie. Ultima jest dobrym rozwiązaniem. Powinienem mówić, że Multicruiser jest dobrym rozwiązaniem, jak już tam wielu hejterów sugeruje. Natomiast uważam, że Rutus robi bardzo dobre urządzenia, które nie ustępują innym markom, bez porównania. Są naprawdę dobrze wykonane. Mimo pewnych niedociągnięć, jak każde urządzenie, ale naprawdę praca włożona w samą elektronikę, w oprogramowanie jest niezła. Brakuje jeszcze pewnego szlifu tym urządzeniom, ale uważam, że jeśli chodzi o możliwości pracy w terenie, spokojnie to urządzenie może konkurować z Xpedousem, tak kochani. Nie Ultima, może Alter w tym momencie. Nie ustępuje na krok, jeśli chodzi o parametry. Nawet pod pewnym względem identyfikacji jakości przewyższa. Natomiast na przykład pod względem ergonomii, lekkości, bezprzewodowości czy audio jest zdecydowanie gorsze. Ale prostota w audio, wbrew pozorom, też ma swoją zaletę, dlatego że nie męczy mózgu. Jeśli jest mniej dźwięków i one są prostsze, to jest wygodniej pracować. Dlatego takim ulubionym moim trybem jest tryb mieszany, gdzie mamy dźwięk statyka i tylko jednotonowy dźwięk dyskryminacji. I to jest naprawdę rewelacja. W Rutusie jest to w wersji mono. Ja próbuję zamęczyć na śmierć właściciela, żeby zrobił to w wersji stereo. Mam nadzieję, że w którymś urządzeniu to się uda. W tym momencie, nawet w tej prostej Ultimie, ma się tryb mieszany. To jest naprawdę dużo, moim zdaniem. Mamy tryb jednoczesny i tryb statyczny. Zobaczymy, jak się będzie to urządzenie w tym miejscu po prostu sprawdzało. Do usłyszenia. Oglądajcie ten odcinek, subskrybujcie, dajcie łapkę na dole, powielajcie w innych miejscach. Zaczynamy od uruchomienia. Ok, nie ma już przycisku pod palcem, więc trzeba naciskać przycisk pinpointu po prostu. To jest kalibracja w tym momencie, a ja jeszcze zanim przejdę do kalibracji, pominąłem ją w tym momencie. Jestem w trybie jednoczesnym. Dobrze, zacznę od trybu jednoczesnego. Jeszcze zobaczmy, jak on jest ustawiony. Trzeba tutaj przytrzymać selek dłużej, jest troszkę inaczej, jeśli chodzi o wybór. Ok. Pięciotonowy. Zostawmy w trybie jednoczesnym pięciotonowym, później przejdę na ten dynamiczny i będziemy sobie zmieniać i będziemy patrzyli. Zobaczmy, jak w trybie jednoczesnym to będzie pracowało. Czyli słyszymy dźwięk statyka i słyszymy dźwięk dynamika. Mamy pięciotonową skalę dyskryminacji tonalnej, jakby, która określa te przedmioty. Wszystko jest w tym momencie fabrycznie ustawione. Ja jeszcze zobaczę, jaka jest czułość 40. No to może 40 czułość to jest przesada. Jestem pod słupami wysokiego napięcia. Jest kompletna cisza. 75 jest na maksa, ustawmy na 70, bo tu jest trawa ścięta, więc potrzebujemy tych parametrów. No i co, kalibracja do gruntu, a błąd jeszcze. Lepiej sobie sprawdzić to miejsce. No ok, tu jest w miarę czysto. Ok. 82,3 jest wartość, więc jest to realna wartość. Zaczynam poszukiwania. Proszę, pierwszy sygnał. 91,80, ale coś dużego to będzie śmieć. Wykopmy zatem, zobaczmy. Zobaczmy, co takiego może być w takim miejscu. Ja obstawiam, że to będzie jakaś pucha, ale zobaczyć. Zobaczyć to trzeba. No, coś dużego, duża jakaś rzecz. No i proszę, puszka po sardynkach jest moja. Z dobrej głębokości ponad szpadla. Było wiadomo, że to nie będzie nic ciekawego. Ja jeszcze przeszukam to miejsce oczywiście. Nie ma nic więcej. To wszystko, zakopujemy dołek. Idziemy dalej. Zauważcie, jak stabilna jest praca. Poza jakimś drobnym poćwierkiwaniem,
tutaj nie słychać nic niepokojącego w tym momencie. To jest sygnał niestety śmierci, ewidentnie słychać. Statyk strasznie się rozjeżdża i dynamik też daje nierówny hodograf, daje nierówny odczyt. Szukamy dalej. Słychać w audio przerywany sygnał. Na hodografie mamy kropki, które latają w różne strony. Zmieniam orientację. No nie wygląda to na wartościowy sygnał, ale tu jest duże rżysko. Trawa, która przeszkadza, powoduje, że... No ewidentnie nie kopałbym tego sygnału. Idę dalej. Samo wyważenie wykrywacza. Ja wiele osób narzeka na Rutusa, że on jest ciężki. Ja akurat, będąc osobą, która przeszła trochę różnych neurologicznych wypadków, radzę sobie bez problemu i mogę naprawdę te parę godzin chodzić. Nie ze wszystkimi urządzeniami, tak jak na przykład za te Pro byłem w stanie, bo bolał mnie nadgarstek, ale uważam, że jest przyzwoicie wyważony. Trochę rzeczywiście ciągnie nos, ale nie ma tragedii. Naprawdę dość wygodnie się tą cewką operuje. Zwłaszcza w takich warunkach jak rżysko, to zawsze jest jakaś weryfikacja. Kolejny sygnał, też nie wart wykopania. Szukam czegoś, co będzie dawało małą kreskę, czyli słaby sygnał, ale jakieś dobre, wyższe ID. Zobaczymy, czy coś takiego znajdę. Od wielu lat tutaj nikt nie szukał w tym miejscu, więc jest szansa na dobre znaleziska. Także nie wiadomo jeszcze, gdzie szukać po prostu. Zobaczymy, czy w ogóle tutaj coś można trafić i tyle. 68, stałe ID, ale strasznie hodograf skacze, zobaczcie. O, już się przemieścił ten sygnał w tym momencie. Ja spróbuję go namierzyć. Dość głęboko. Zobaczmy, co to może być. To jest ciekawostka. Trzeba po prostu tą rzecz spróbować w tej chwili wykopać. No i proszę, opłaciło się. Jest to jakiś oczywiście pieniążek, ale w stanie totalnej agonii. Nawet ciężko wyczuć, co to jest. Sygnał dlatego był rozwalony, to jest jakiś ołowiany, jak widać. Ja go spróbuję oczyścić. Wyłączę może pinpointer. Ja go spróbuję oczyścić, ale myślę, że to już niewiele nam w tej chwili powie. No, ciekawostka. Ciekawostka. Ale stan jest koszmarny, także szukamy dalej. No tu sygnał się za bardzo rozpada. Świetne jest to w przypadku tonów trybu jednoczesnego, że za pomocą statyka możecie precyzyjnie po prostu namierzać w tym momencie przedmioty, których szukacie. I jak znajdujecie się na środku tego przedmiotu, to macie gwarancję, że ID jest najbardziej precyzyjne w tym momencie. I to jest bardzo duża zaleta moim zdaniem. Koniec skali, to już jest żelazo zardzewiałe. O, słychać zresztą z postatyku, jak się rozjeżdża. To jest żelazo. Aleks pewnie by wykopał. Ja idę dalej. On robi na obu kanałach za człowieka od szukania większych rzeczy. Ja szukam mniejszych. Na kopię koloru może dzisiaj. Mam nadzieję. Zobaczymy, jak mi będzie szło z tym urządzeniem. Mocny sygnał. To będzie duża rzecz, puszka albo coś takiego. Zobaczcie, jaka jest mocna reakcja. Chyba że coś leży na wierzchu. 59 i bardzo krótki statek. Zobaczmy, co to jest. No, chyba nawet się udało znaleźć. Proszę bardzo, kawałek śmiecia, jakiegoś aluminium, czegoś takiego. Na samej powierzchni znaleziony. No niestety kolejna puszka. Wiele osób się pyta, czy warto sobie kupić cewkę koncentryczną do Rutusa. Myślę, że warto. Z tego powodu, że ta cewka jest bardzo dobra przy szukaniu jakichś takich miejscach, gdzie DD nie daje takiego dobrego sygnału. Na cewkach DD ogólnie jest taki problem, poza dobrą separacją, problem jest z separacją audio. To znaczy niezbyt te rzeczy, śmieci i inne mocniejsze powierzchniowe rzeczy
dają zbyt płynny sygnał i nie jesteśmy w stanie rozróżnić powierzchniowych śmieci od tego, co jest głębiej. Ciężko jest odseparować cichy sygnał monety, która jest pod śmieciami albo obok, od powierzchniowych śmieci. Także cewka DD jest dobrym rozwiązaniem ogólnie, uniwersalnym, ale warto się zainteresować koncentrykiem i po prostu tego koncentryka używać. No i tu jest niestety poszarpany sygnał, więc to będzie blacha najprawdopodobniej. Strasznie bardzo długi jest statek. Oczywiście ja wykopię. Oczywiście wykopię dla samego przekonania się, z czym mamy do czynienia. No i tak jak powiedziałem, jest jakiś kawałek ołowiu, jakieś blaszki. Nic konkretnego. I sygnał o tym świadczy. Oczywiście jeszcze sprawdzę w tym momencie ten dołek. Zabiorę może łopatę. Proszę, 116. Ewidentnie jest tu żelazo jeszcze zardzewiałe. W tym miejscu. Wykopmy. Dla samej nauki wykopmy to żelazo. Zobaczmy, czy jest tak w istocie. Czy urządzenie się nie myli. No proszę, głębokie żelazo, specjalnie dla Aleksa kopię, bo to jest jego działka. No, powinno się udać teoretycznie, już tego żelaza nie słyszę. No i musimy niestety sprawdzić wykrywaczem, bo... Tutaj pokazuje, że jest jakaś korozja, ale... No i proszę, dwie rzeczy obok siebie, czyli urządzenie dobrze separuje. Jakiś kawałek blaszki, może nie korozja, ale to rzeczywiście jakiś kawałek blachy tutaj się znajdował. Także wszystko w temacie, zakopujemy dołek, idziemy dalej. Całkiem ładny sygnał, ale bardzo mocny, więc obstawiam na puszkę. W miarę krótki sygnał statyka. Obrócę się jeszcze nad tym sygnałem. Już się zmienił. Wykopię go, ale nie obiecuję sobie nic specjalnego. No i prozaiczny kawałek sztućca. Zauważcie, że kiedy pinpointer nie jest w stanie precyzyjnie namierzyć znaleziska, to jest z reguły cienka blaszka albo ułamek. To nie jest moneta. Coś tu nie ma gęstości i objętości. W tym momencie jakiś kawałek widelca. No wiadomo. Znalezisko jak co dzień, nie zabytek na pewno żaden archeologiczny. No z dobrych 25 cm, tylko jadę na tej czułości 75 pełnej w trybie jednoczesnym. Taki oto listek wygrzebałem. Oczywiście jakieś okucie, ozdoba, nic wartościowego, wkładam do torby. I lecimy dalej. Zgodnie z obietnicą, myślę, że przełączę w tej chwili na tryb dynamiczny. O, wyłączyłem sobie. To jest właśnie problem, który został mi z poprzedniego modelu. Zmieniono troszkę charakterystykę obsługi urządzenia i ja zaczynam się gubić. Robię takie rzeczy jak w poprzednim modelu. Tak, już ktoś miał Rutusa, to jest wada. Na szczęście to jest początkowe urządzenie i nie grozi to nikomu. Nie sądzę, przynajmniej. Dobra, pomijmy sobie to wszystko. Naciśnijmy krótko. Tryb dynamiczny. Statyczny, tryb dynamiczny. Ok, to nam pasuje. Robimy exit, wciskamy, przygotowanie. ,5 można ten grunt uznać, że jest dobry. Teraz jeszcze przytrzymam selecta i zobaczę, co mam w zasadzie ustawione w tej chwili. Tony 5. Ok, zacznijmy na 5 tonach, teraz pochodzimy chwilę. A później zmienię sobie na ten taki pseudo multiton, czyli sygnał pitch wiodący, taki poza sygnałem wiodącym, który tutaj w trybie dynamicznym jest niesłyszalny oczywiście. Będziecie mieli tryb pitch, gdzie jest modulowany jakby dźwięk przedmiotu po prostu. Zobaczymy, jak to się sprawdza. Znam to z XPDUS-a, zobaczymy, jak jest w Rutusie. Teraz jeszcze jedna ważna rzecz, że ja tu pracuję w 16 kHz z tego powodu, że tu jest duży śmietnik, więc używanie tu niskiej częstotliwości nie ma najmniejszego sensu, byłoby niedorzeczne. Dyskryminację też mam na 30 fabryczną. Jak widzicie, po tym słupku pełną czułość. Zobaczymy, jak ten tryb dynamiczny będzie się sprawował. Jeszcze zmienię audio, tak jak powiedziałem, później wrócę do jednoczesnego, bo to jest mój ulubiony tryb w Rutusie.
Patrzcie, szukamy sobie środku sygnału. Środka sygnału, przepraszam. I dopiero jeszcze raz machamy 59. No, troszkę skacze ten sygnał, ale ja bym go wykopał. Około 20 cm pokazuje w trybie pinpointa, w trybie statycznym pokazuje głębokość. Kopiemy, zobaczymy co to jest. Sygnał był dość mocny, więc no niestety jest coś dalej w dołku, jak jest na takiej głębokości. Urządzenie naprawdę jest, nie jest płytkie, jak się wam niektórym wydaje. No i teraz jest pytanie, czy tutaj jest coś, coś widzę. Ok. I to jest plomba. I to jest plomba carska prawdopodobnie, tak wygląda. Choć pewności nie mam, bo kawałek jest ułamany. Dobrze, ale zobaczmy co jeszcze jest w dołku, bo jeszcze miałem sygnał z dołka. Plombę mogę sobie schować. Ok. W zasadzie jest to wszystko, ja to jeszcze sprawdzę. Nie ma nic, idziemy dalej, zakopujemy dołek. Tak wygląda tryb dynamiczny, 16 kHz, 5 tonów. Zobaczcie, na maksa wykręcony wykrywacz, coś tam pobrzękuje sobie. Ale naprawdę jest cicho, w porównaniu z innymi urządzeniami jest naprawdę fajnie. Mnie to akurat odpowiada, ja lubię cichą pracę urządzeń, chociaż też potrafię pracować na urządzeniach głośnych. Tam ta głośność też daje sporo informacji, bo powiadamia nas po prostu. O, proszę, rejestracja leży, brawo. Proszę bardzo. Zdarzają się ciekawostki, tutaj ktoś buszował i zgubił blachę. O, trafiają się różne rzeczy, szkoda, że nie tak ciekawe jak powinny. Jest to wszystko kwestia, no jest to wszystko kwestia przyzwyczajenia. Taki tryb ostry, głośny pozwala wam doświadczyć tego, że wiecie co się dzieje w glebie w danym momencie, co się zmienia. Natomiast przy trybie cichym pewne rzeczy można pominąć. Jak się pojawi jakieś żelazo, którego nie będziecie słyszeli, albo zmiana mineralizacji, to nie wiecie, że trzeba przestawić sprzętu. Także to nie do końca cichy wykrywacz jest dobrym rozwiązaniem, o tym też pamiętajcie. No dobrze, zmienię sobie teraz na ten tryb. Chciałbym, żeby był ten sygnał modulowany. Tony 5, program pierwszy, modulowany, ok. Taki sobie wybiorę, zobaczymy. Ok, oczywiście mam problem cały czas z wychodzeniem z tego menu, nie wiem jak to się robi. Ok, dłużej trzeba przytrzymać exit, to jest dla mnie mylące. Ok, zobaczmy jak w tym trybie z modulacją tonu będzie rozpoznawało przedmioty. Sygnał duch. No ok, zobaczmy. Zobaczmy jak to będzie funkcjonowało. Tu macie dźwięk żelaza. W skali dyskryminacji ewidentnie się wężyk kodografu pokazuje. No dobra, a poszukajmy jakiegoś sygnału na kolor. A tu macie sygnał na kolor. ...75-76. No ciekawostka, myślę, że to trzeba będzie wykopać. Obstawiam na aluminium puszkę albo podobne znalezisko bardzo cenne. Ale sprawdzić trzeba. Wszystkie rzeczy są tutaj w miarę głęboko, bo tu długo... O proszę, już widzimy. Tubeczka. Piękna tubeczka. Popularna pasta do zębów. No niestety, dźwięk był taki i wskazanie, że to po prostu jest słychać i czasami człowiek już po prostu pamięta. No dobrze, lecimy dalej. No i widać, za mocno ponarzekałem. Wyszła piękna plomba. Duża i solidna. Troszkę jest już wygięta od czasu. Ale wygląda naprawdę szlachetnie. Będzie ją trzeba odczyścić i zobaczyć co to za plomba, ale pierwszy duży, fajny sygnał i fajne znalezisko w dzisiejszym dniu. Z nowym Rutusem oczywiście, Ultimą. Jak widzieliście na stronie Rutusa, Rutus reklamuje tryb jednoczesny jako zdecydowanie głębszy, co
jest oczywiście prawdą, natomiast ja bym bardziej patrzył w przypadku urządzeń VLF na to, że mamy kanał statyczny, to co mamy w Nautiliusie, tylko w wersji stereo i słyszymy po prostu jak duży jest przedmiot i jakiego rodzaju jest przedmiot. Czyli mamy dodatkowy dźwięk, który opisuje nam wielkość, głębokość i rodzaj przedmiotu, plus dźwięk zdyskryminowany, także to naprawdę jest duża zaleta. Jak widzicie, w takim terenie przydaje się duża sonda, bo tu już naprawdę jest wszystko bardzo wysoko i myślę, że tego typu sondą ja niewiele tutaj jestem w stanie przy większych badylach zdziałać, ale spróbuję pójść na miejsce, gdzie ta trawa jest zdecydowanie niższa i powinno być zdecydowanie łatwiej. Jedna przydatna uwaga, jeśli mamy cewkę DD, przydałoby się sobie wydrukować w 3D pełną osłonę sondy. Dlaczego? Dlatego, że jak w takiej trawie machamy, to ta sonda zamiast ślizgać się po tej trawie, ta trawa się wbija między otwory w sondzie i po prostu dźwięki wydaje jakieś irracjonalne urządzenie. To dotyczy każdego urządzenia. Także drukarka 3D, mierzymy średnicę, program 3D jakiś najprostszy, robimy sobie takie coś, jakiś taki plastikowy talerz zakładamy i wszystko w temacie. No i bezskutecznie znajduję na przykład takie okucie na kluczek do jakiejś starej szuflady. Nie jest to nowa rzecz, ale litości. No coś się zaczyna dziać, jakiś zaropiały guzik rozsadzony jak zwykle od mrozu z zewnątrz. W tym miejscu wychodziło mi dużo guzików, ale zdecydowanie w lewą stronę. No dobra, poszukamy dalej. Piękny, powtarzalny sygnał, dość gładki, trochę skacze, ale zanika. Może być to nieduża rzecz. To akurat warto sprawdzić, żeby się rozczarować. Albo i nie, zobaczymy. Tak jak widzicie, z sondą DD zawsze jest problem z namierzaniem. O, jeszcze coś w dołku. To nie wróży nic dobrego, znaczy, że to jest jakaś większa rzecz, z tego wniosek. No i mam zardzewiały gwóźdź, ale coś na pewno jeszcze jest poza tym gwoździem w tym dołku, to nie jest możliwe, trzeba to sprawdzić. Oczywiście, tu jest kolor, patrzcie, w jednym dołku obok siebie, tu leży kolor, na 70 bije, teraz wyżej, bo nie maskuje go żelazo. Muszę to wygrzebać, jakoś chwilę to zajmie, kochani. No i nie ma lipy. To jest moneta, chyba 2 fenigi, aczkolwiek patrzcie, leżała przy kawałku gwoździa, czyli mała Ultima sobie dobrze radzi z maskowaniem. Zresztą Rutus sobie zawsze dobrze radził z maskowaniem w nowych modelach, bo w starych było kiepsko i tutaj Arkadiusz sobie zdał z tego sprawę i poprawił. Tak, proszę bardzo. To jakieś lepsze znalezisko, choć umówmy się, nieczarujące, stan jest dobry, rzekłbym nawet bardzo dobry jak na taką monetę, no dobry, no nie szalejmy. Także no, coś się zaczęło wreszcie dziać. No i tutaj oczywiście drucik, zmyliło mnie to, bo to jest jakieś amelinium, tego dawał sygnał lepszy, ale zawsze po tej skali się rozpada. Naprawdę hodograf Rutusa jest jednym z lepszych wskaźników. Wszyscy używają wskaźników numerycznych ID, to są bardzo popularne, ale ta kreska dodatkowo orientuje nam sygnał. Podobnie jest w Fortunie, podobnie jest w Golden Masku. To są naprawdę dobre rozwiązania, one podpowiadają, czasami mogą utrudnić, lepiej czasami sygnał niepewny wykopać, na przykład jak mamy na końcu skali identyfikacji monetę głęboko, to nigdy to ID nie będzie dokładne. I kolejna przewaga trybu jednoczesnego. Jeśli macie krótki statyk, ale mimo wszystko ID skacze, ja bym się pokusił o sprawdzenie tego przedmiotu. Jak jeszcze jest dość głęboko, a widzimy, że w granicach 20 cm, ja bym ten przedmiot po prostu wykopał. Z reguły to będzie śmieć w 90% przypadków, ale myślę, że warto jest sprawdzić. To będzie pewnie zardzewiało jakieś żelazo albo jakaś blaszka, ale warto byłoby się tym po prostu zainteresować. Okej. Jest płytko, więc już jest większe prawdopodobieństwo, że to jest śmieć. Oczywiście. Oczywiście, że tak.
jakiś kawałek ameliniu ponownie. No ale sprawdźmy jeszcze ten dołek, ale myślę, że to będzie wszystko, bo sygnał nie był pewny. Ale ja wolę takie sygnały, jak już się coś zaczyna dziać jeszcze, albo w ogóle nic ciekawego nie znalazłem. Wolę je sobie wykopać i sprawdzić. Jak mówiłem wam parę razy, audio w maszynach Rutusa jest dość skromne. Czasami jest to wada, czasami zaleta. To zależy od jakby preferencji człowieka, słuchu, możliwości terenu i rodzaju poszukiwań. Natomiast tutaj to audio proste, jeśli człowiek zrozumie, o co chodzi, bo no na początku nie jest proste do załapania. Jak się załapie, o co chodzi, naprawdę mówi wszystko. Jesteś w stanie już w jakim stopniu stwierdzić, czy przedmiot jest duży, czy mały, czy głęboko zalega i mniej więcej jakiegoś rodzaju. Oczywiście posiłkujemy się tutaj hodografem, który też wiele daje nam informacji dodatkowych. Stąd lubię takie maszyny, jak już to podkreślałem. Jeśli Whitesa Spectra V3 byłaby szybszym wykrywaczem, która nie ma efektu maskowania żelazem, który niestety w tej maszynie jest przybijającym momentami, nie jest zły, ale momentami są problemy, no to niestety tak to wygląda. No i opłacało się poczekać. Taka oto ozdoba, nie wiem co ona symbolizuje. Nie jest może to rzecz jakaś wyjątkowa, ale już zaczęło się coś ciekawszego pojawiać i to mnie motywuje do dalszego szukania. Cały czas jadę w trybie jednoczesnym. Kto zatem powinien kupić Rutusa Ultimę? Myślę, że to jest idealny wykrywacz na pierwszy kontakt z tym hobby. Jeśli ktoś lubi cyferki i cyfrowe urządzenia, a nie lubi grzebać, to jest to urządzenie proste, naprawdę o przyzwoitych osiągach. W trybie mieszanym naprawdę jest zdecydowanie więcej informacji, które można usłyszeć. Także to są same atuty, to są same zalety tego urządzenia, tego wykrywacza metali. Cena myślę, że też jest dość konkurencyjna. Oczywiście nie jest to urządzenie wodoodporne, ale takie są zdecydowanie droższe. Jeśli ktoś nie miał do czynienia z Rutusami wcześniej, to ok. Jeśli ktoś miał do czynienia z Alterem czy Zargo, to myślę, że nie ma sensu się uwsteczniać. Lepiej mieć urządzenie, w którym jest więcej możliwości. Ultima po prostu nie zagra w pewnych warunkach, czyli jeśli będzie jakieś ekstremalne zaśmiecenie, albo będą jakieś problemy z różnymi, nie wiem, kamieniami, koksem, myślę, że to nie będzie do końca najlepszy wykrywacz. On będzie sobie radził. Trzeba będzie dopasować prędkość przemiatania, on sobie wtedy w 100% poradzi. Ale nie ma filtrów, nie ma tej regulacji. Jeśli ktoś już się zna, to myślę, że te funkcje są nie do przecenienia, one mu się przydadzą po prostu do przeszukiwania powtórnego jakiegoś danego miejsca. Na początek hobby, do zabawy, do rozpoczęcia tego hobby, to jest bardzo dobre urządzenie. Gdybym miał wybierać Garetta, nie wybrałbym Garetta, wolałbym Ultimę. Oczywiście zaraz powiecie, że tu jest różnica dwukrotna w cenie albo więcej. Pewnie jest, bez wątpliwości. Natomiast no, to jest urządzenie innej klasy, z innej półki, zdecydowanie wyższej jakościowo, jeśli chodzi o audio i jeśli chodzi o osiągi. Naprawdę, to jest urządzenie, mimo tych całych opowieści tam, że one to są wykastrowane urządzenia, bo tańszy model, niższy. Ja naprawdę tego nie czuję. Kopię rzeczy z 20-25 cm. Ja nie czuję, że to jest 5-6 cm, że to jest jakaś tragedia czy 10. Tylko to urządzenie po prostu ma przyzwoite, normalne osiągi, tak jak wykrywacz VLF. Ono nie jest wybitne, nie jest może głębsze od innych urządzeń, ale niczym im nie ustępuje. Także ja myślę, że to chyba jest jedyne sensowne rozwiązanie w tym momencie. Jeśli zaczynasz hobby, kup sobie Rutusa Ultimę. Na początek myślę, że to jest bardzo fajny wykrywacz. W tej linii cenowej nie za bardzo jest konkurencja, ale przede wszystkim masz fajne, proste audio na początek przygody. Masz bardzo fajny hodograf, czyli wyświetlacz, dobre ID. Ja wolę ID Zargo, ale to ID naprawdę się sprawdza. W tym hodografie widzimy, czy idzie w kierunku materiałów żelaznych, nieżelaznych. Jesteśmy w stanie, łącząc audio i mając tryb jednoczesny i jeszcze hodograf, naprawdę zdecydowanie więcej dostać informacji niż innymi urządzeniami. I to jest dla mnie taka esencja, taki klucz, taka wskazówka, żeby wybrać to urządzenie. Ja oczywiście z linii Rutusa wolę Argo, ale myślę, że dla wszystkich świeżaków początkujących to będzie najlepsza maszyna na sam początek.